Witam wszystkich tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy kwestię obliczania powierzchni pomieszczeń. Przykładowo, w architekturze musimy obliczyć powierzchnię użytkową danego pomieszczenia. Jak to zrobić? Nic trudnego, wystarczy użyć polilinii i we właściwościach sprawdzić pole powierzchni zamkniętej polilinii. Dla przykładu pokażę jak to wygląda na zasadzie zwykłych linii. Mamy tutaj przykładowo zamknięty obszar. Możemy zamkniętą powierzchnię wypełnić obwiednią lub obrysować ręcznie polilinią. Ja w tej sytuacji obrysuję ręcznie polilinią. Zaznaczam zamknięty obszar polilinii. Klikam prawym przyciskiem myszy, właściwości i mamy obszar. Jest to pole powierzchni naszej polilinii. Aby rozjaśnić ten wątek, posłużę się gotowym przykładem. Mam tu prosty rzut architektoniczny. Przykładowo chciałbym wyliczyć powierzchnię tychże pomieszczeń. Używam polilinii. W tej sytuacji mogę użyć rysowanie czworoboku. Obok użyję polilinii. Mam wrysowane dwie polilinie w dwóch pomieszczeniach. Klikam na polilinie. Prawy przycisk myszy, właściwości i mamy pozycji obszar 1, 0, 8, 1, 1, 1, kropka i tak dalej. Widać po tym wyniku, że AutoCAD wylicza naszą powierzchnię z bardzo dużą precyzją. Oczywistym jest, że dla nas najważniejsze są cztery pierwsze cyfry, czyli Pole powierzchni tego pomieszczenia jest to 10 metrów i 81 cm. I takąże powierzchnię wpiszemy. 10 metrów i 81 cm. Kotłownia. Zaznaczamy polilinię. Obszar 7,74 cm. 7,74 cm. I w ten oto sposób obliczamy pole powierzchni danych pomieszczeń. Na dziś to by było tyle, także dziękuję bardzo i pozdrawiam.